24 czerwca po miesiącach intensywnych prac budynek szkoły podstawowej w Starochęcinach w zupełnie nowym blasku uroczyście oddano do użytku. Po symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu nowych wnętrz zaproszono wszystkich na zwiedzanie szkoły na miarę XXI wieku. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starochęcinach kosztowała blisko 3 miliony złotych, z czego aż 85% dofinansowania władze gminy i miasta Chęciny pozyskały z unijnego dofinansowania. Szkoła nigdy nie przechodziła tak dużego remontu w swej historii. Zdjęcia, które były pokazywane w czasie przemówienia i uroczystego otwarcia, dowodziły tego, że ten remont był jak najbardziej potrzebny. Warto przypomnieć, że kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Starochęcinach to zaledwie część dużego projektu, na który władze gminy pozyskały aż 8 milionów 676 tysięcy złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Nie ukrywam, dzisiaj patrząc na uśmiechnięte buzie, na radość rodziców, na radość społeczności tu lokalnej z oddania szkoły, można powiedzieć, że inwestycja była potrzebna była, aby dedykować ją najmłodszym, tym, którzy powinni się uczyć, chcą się uczyć, i dlatego, że to społeczeństwo lokalne chce, aby standardy tej szkoły były równie wysokie jak w innych miejscowościach naszej gminy. Dlatego proces, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu, związany z przeobrażeniem placówek oświatowych, remontem szkół, kapitalnym remontem szkół, jest właściwym kierunkiem, dobrą inwestycją dla dobra rozwoju gminy, dla przyszłości tego kolejnego pokolenia, ale myślę, że idea, jaka nam przyświeca, to aby dobrze edukować to młode pokolenie, aby im stwarzać dobre warunki, i to czynimy. Po kilku miesiącach intensywnych prac nareszcie uczniowie i nauczyciele mogą cieszyć się z generalnie wyremontowanej placówki. Mi najbardziej podobają się klasy, cały wygląd szkoły, szczególne boisko, bo było zaniedbane trochę, a teraz jest bardzo pięknie i bardzo mi się podoba. A tobie? Też tak, klasy, boisko, wcześniej było takie nie jest bardzo do grania i teraz jest ładniej. Pod wrażeniem odmienionej placówki byli nie tylko uczniowie i rodzice, ale również wszyscy zaproszeni goście. Bardzo długo czekaliśmy na ten remont. Niektórzy rodzice już z naprawdę wielką niecierpliwością, ale nadszedł dziś ten dzień, w którym się doczekaliśmy. Jesteśmy bardzo wdzięczni i naprawdę nasze dzieci z dumą tutaj wrócą we wrześniu. Zachwytu nad nowoczesną szkołą nie kryli obecni podczas uroczystego otwarcia emerytowani nauczyciele szkoły. Ta szkoła w dawnym kształcie 52 lata trwała. Trochę przydługo, jak na technologie tamtych czasów. Ale obecna modernizacja sprawiła, że to nie tylko stała się piękna szkoła, ale ona jest jak rezydencja, jak pałac. Sam jej wygląd zachęca, by tu czuć się wspaniale i dla dzieci, i dla rodziców, i dla wszystkich nauczycieli. W ramach inwestycji ocieplono ściany budynku i strop o dach wraz z wymianą pokrycia. Wymieniono też drzwi, okna i kaloryfery. Powstała nowoczesna kotłownia gazowa wraz z powietrzną pompą ciepła. Dodatkowo przebudowano budynek szkoły i wydzielono punkt przedszkolny, a pomieszczenia sal lekcyjnych, klatki schodowej i piwnic zostały całkowicie wyremontowane wraz z łazienkami. Zmienił się także teren wokół budynku, który został zagospodarowany. Wybudowano tu także zjazd z drogi wraz z chodnikiem i wydzielono miejsca parkingowe. Warto przypomnieć, że do tej pory kompleksową termomodernizację w ramach pozyskanego gigantycznego dofinansowania unijnego przeszła nie tylko szkoła w Starochęcinach, ale też szkoła w Bolminie. Prace termomodernizacyjne już rozpoczęły się w kolejnej szkole, tym razem w Polichnie, a w najbliższych miesiącach ruszy procedura przetargowa na termomodernizację szkoły w Wolicy.